2001 roku, kiedy zajmowałem się sprawą innego zabójstwa, dostałem polecenie, żeby wraz z grupą, którą wówczas kierowałem na terenie i mieliśmy siedzibę na terenie Wałbrzycha, żeby dokonać przeszukania mieszkania tego skorpiona. Czyli po prostu jakby powtórzyć przeszukanie, bo tam wcześniej było przeprowadzone przeszukanie przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, ale z jakichś względów Wydział Dochodzenia Śledczego we Wrocławiu uznał, że należy to przeszukanie powtórzyć. W związku z tym ja i moich trzech kolegów udaliśmy się do mieszkania tego skorpiona. Znaczy najpierw po żonę pojechaliśmy, a później oczywiście, bo musiała brać udział, być obecna. I jeszcze jeden chyba policjant z Komendy Wojewódzkiej, znaczy z Wrocławia, bo myśmy byli mieszkańcami Wałbrzycha. Pojechaliśmy do tego mieszkania z tą żoną skorpiona i tam wykonaliśmy te czynności przeszukania. W ich trakcie ujawniliśmy jakieś dokumenty, jakieś umowy, jakieś rachunki. Pamiętam, że tam chyba było z różnych miast, jakieś bilety kolejowe, ale też znaleźliśmy jakieś łuski, magazynek i części jakiegoś tam pistoletu, bo to było na pewno do broni krótkiej. A poza tym już nieżyjący mój przyjaciel, zresztą nauczyciel i mentor, Jurek Konarzewski, zwrócił uwagę na buty, męskie półbuty stojące w przedpokoju, tam wśród innych tych butów, które on tam przeglądał, i zauważył, że na jednym z butów, takim, z tej pary półbutów, znajdują się brunatne ślady. No, według niego była to krew. Nawet ja oglądając to mówię, że może być krew, może być jakaś farba, ale i tak i tak trzeba zabezpieczyć, no bo to mogła być krew. To ślady znajdowały się na szyciu, tutaj przy podeszwie. No i jak się później okazało, czego się dowiedzieliśmy później, że to była krew jednej z ofiar, którą ten skorpion zastrzelił. Wydaje się, że to była Ukrainka we Wrocławiu. I w zasadzie na tym się ta jakby taka moja sprawa wtedy zakończyła. Jeszcze mi się taka nasunęła jedna uwaga z tą sytuacją rodziny jakby związana, to jest to, że, ale to jest moja prywatna jakby ocena, no bo tak jak mówię, trochę żeśmy się nim zajmowali, interesowaliśmy się nim pod kątem tego narożnika i to właśnie tu pamiętam. Według mnie, bo skorpion przed tym tragicznym i dla niego też wydarzeniem, to był normalny człowiek. Kochający żonę, kochające dziecko, prowadzący działalność gospodarczą. On prowadził taką firmę, która handlowała, sprzedawała okna i drzwi, bo wtedy był taki boom był na te montowanie tych plastikowych okien i drzwi, tak dalej, tak, dużo się budowało tych indywidualnie. I no, czasy były takie, że ludzie kupowali na tak zwany tym przedłużonym terminem. No i on na taki sam przedłużony termin płatności brał z hurtowni towar, a następnie no, sprzedawał tym budowlańcom, czy tym, którzy budowali te budynki, czy kto chciał wymienić u siebie w mieszkaniu, też ten termin przedłużony. I się okazało, że ci jego kontrahenci, ci jego kupcy jego, no, byli niesolidni z różnych powodów, mu tych pieniędzy nie zwracali, przez co on nie mógł zapłacić do tym hurtowniom, czy hurtowni, w której on ten towar brał. Tak się złożyło, że wtedy właśnie wybuchła sprawa tego antykwariusza i no, jeszcze nie była wykryta, ale było głośno, bo to bardzo głośne zabójstwo, biały dzień w centrum miasta. I on jakby zdesperowany na tym, że nie może wyciągnąć tych pieniędzy, do jednej z kobiet, która była winna jakąś tam kwotę, pojechał, żeby z nią się dogadać, żeby mu zapłaciła. W rezultacie nic nie uzyskał, więc w nerwach do niej powiedział, że jeżeli mi nie zapłacisz, to cię załatwię, tak jak załatwiono, on nie powiedział jak załatwiłem, z tego co ja pamiętam, tylko jak załatwiono, czy może powiedział, że jak załatwiłem, albo że skończysz tak, jak skończył ten antykwariusz. I ta kobieta, zresztą słusznie wystraszona, bo miała prawo się bać takiej groźby, zgłosiła to
albo w prokuraturze, albo w komendzie miejskiej w Wałbrzychu. W rezultacie czego on został zatrzymany. Tam się nawet chyba zgłosiły jeszcze jakieś dwie osoby, które też niby on groził. I on trafił do aresztu śledczego, w którym przebywał parę miesięcy. 7,5 miesiąca. 7,5 miesiąca przebywał w tym areszcie, a następnie został zwolniony, a sprawa została umorzona, bo on nie został w ogóle za to skazany, czyli te groźby karalne groźbami takimi nie były. Ale on, przebywając w tym zakładzie, w tym areszcie śledczym, miał pod zarzutem zabójstwa, znaczy groźby karalnej wtedy był. Nie? I on tam po prostu przeszedł takie błyskawiczne przestępcze przeszkolenie. No, że jest frajer, że dał się tak robić, że tak dalej. No i że należy po prostu z takimi ludźmi inaczej postępować. No każe, że został tam przeszkolony, że uczciwość nie popłaca, lepiej sobie dorobić może nawet większe pieniądze w inny sposób. I w okresie, kiedy on siedział, to jego małżeństwo zaczęło się rozpadać, nie? Bo tam komornik, no, spłata, nie ma pieniędzy, jego nie ma. Zaczęło to wszystko kuleć. Nie? I on, według mnie, ten jego żal, że jemu zostało zniszczone życie rodzinne, jego firma, że gospodarcze upadło, zostało zniszczone, postanowił odbudować je na pieniądzach zdobytych w bardziej, mniej skomplikowany sposób, czyli po drodze przestępstwa. I tak się to zaczęło. A później eskalowało. Zresztą później dokonał pierwszego, a z tego co pamiętam, ono wielkich zysków mu nie przyniosło. No to kolejne i tak. No i... Myśli pan, że mordowałby dalej, gdyby nie został zatrzymany? Bo troszkę tak wpadł, kierując autem, będąc jeszcze pod wpływem alkoholu. Ja opierałem się na jakimś tam doświadczeniu, które posiadam. Na pewnej wiedzy też teoretycznej. No i jestem jednak skłonny przyjąć, że on by dalej mordował.